Co? Jakie masz przybały wyjazdowe? No, trochę by się znalazło. Miałam kiedyś taki przypałek, jeździłam jeszcze na kontrakty modelingowe, to był mój drugi wyjazd i jechałam do Tajlandii. Musiałam lecieć z Wrocławia do Warszawy, z Warszawy do Monachium i z Monachium do Bangkoku. I mój lot z Wrocławia do Warszawy się spóźnił, przez co nie zdążyłam na lot z Monachium do Bangkoku. O, dojechałam trochę najważniejszy. Tak, więc dojechałam do Monachium i w Monachium zorientowałam się, że nie mam roamingu włączonego, a moja ładowarka jest w bagażu nadanym. Też nie były to takie telefony, co trzymały 12 godzin, tylko to były te takie co 2-3 dni, więc ty miałeś nadzieję, że jednak zdążysz, a potem się okazało, że Okazało się wtedy, że mam w portfelu taką kartę, że z Niemiec mogę dzwonić do Polski za darmo. Nie wiem skąd ta karta się wzięła w twoim portfelu, ale dobrze, że tam była. Ale dobrze, że tam była. I zrobiłam tak, że zadzwoniłam do mojej mamy i powiedziałam: mamo, musisz zadzwonić do mojego szefa, żeby uprzedził agencję, do której jadę, że ja się spóźnię, że mojego lotu nie ma i że oni muszą mnie odebrać później. I dojechałam do tego Bangkoku nie tam wieczorem, tylko następnego dnia. I okazało się, że tego następnego dnia rano nikt tam na mnie nie czeka. Więc ja siedziałam, chodziłam i kombinowałam, co zrobić. Roaming nie włączony, karta mi już nie działa i po prostu siedziałam na tym lotnisku 7 godzin. Po 6 godzinach nastąpił u mnie kryzys, więc co 20 minut szłam do kibla, zamykałam się w toalecie, płakałam żywnymi łzami, żałowałam, że nie mogę wrócić do domu i szłam dalej na poczekalnię, licząc na to, że zdarzy się cud. I po 7 godzinach wpadłam na pomysł, że przecież mogę podejść do punktu informacji, który mógłby zadzwonić do ambasady. Może się skontaktować z szefem i powiedzieć, że ja tu jestem, tak? I mam problem, bo jeszcze miałam o tyle problem, że nie mogłam się dostać do miejsca, bo nie działa mi karta bankomatowa. Okej, szkoła życia. Ja miałam szkołę życia na Kubie. Jak wracaliśmy z Kuby, to wiadomo, każdy kupował miliard przesyłek, paczek i tak dalej do wywiezienia w prezentach typu maski albo coś takiego. I moja mama kupiła takie dwie duże maski, takie ogromne. Takie ogromne. O. Nic się więcej nie pakowało do bagażu, ani głównego, ani podręcznego. I ja już i tak miałam nadbagaż 5 kg. Na ładne oczy i mówienie po hiszpańsku przeszedł ten nadbagaż, ale większy nadbagaż ja musiałam dopłacić po 50 kuków. To jest mniej więcej 50 euro na kilogram, więc to było dużo. Hardkorowo. No więc co trzeba zrobić? W tym momencie trzeba zrezygnować z niepotrzebnych rzeczy w torbie, żeby móc przewieźć te potrzebne. Wiadomo, że prezentów już nie zostawimy, no bo jak? No to co zrobiłam? Założyłam na siebie wszystko. Wszystko, co miałam w torbie, więc byłam takim małym cyganem. Miałam na sobie 3 pary spodni, 2 spódniczki, parę sukienek, kilka bluz obwiązanych w pasie i na szyi, szalik, kurtkę. Dobrze, butów jeszcze nie założyłam kilka. Buty miałam za sznurówkę i sandały przewiązane przy plecaku, wiszące mi wokół paska. Praktycznie całą garderobę zawiązałam na sobie i idę do punktu kontroli, w sensie przejścia tamtego, gdzie szukają bomby. I pan jak mnie zobaczył, to się zastanowił w ogóle, co się dzieje. I mówi do mnie: a wie pani, że teraz musi pani to zdjąć do kontroli? Więc ja całą szafę zdjęłam znowu i potem zakładałam za kontrolą. I on mówi: ale pani tak będzie siedziała w samolocie? Ja mówię: no jeżeli trzeba, to chyba tak. Chodź, zabiorę cię na wycieczkę. Nauczenia tego, w jaki sposób działa ciśnienie w samolocie. My dotarłyśmy do Lizbony i oczywiście okazało się, że mi stał jeden przystanek, ponieważ na ulicy, na której powinniśmy się były zatrzymać, jest remont, więc z walizkami musiałyśmy przejść po gruzie, po super. było tak drum and bassowo. Ja się wturlam znowu. Dobra, słuchajcie, sprawa jest taka, że jesteśmy w Portugalii, będziemy tutaj przez 10 dni. I na Azorach. I na Azorach, tak? A wy przez 10 dni będziecie mogli... codziennie nas podglądać. I zawiło. Wyobraźcie sobie, że tu jest teraz cały rost i 2 krewetki w środku. A ty brał tak, a nie zostało nic. Vámonos!